witam. Dzisiaj zajrzymy sobie do przesyłki, którą odebrałem dzisiaj w paczkomacie. No także za daleko, za blisko. Troszeczkę ustawimy, zobaczmy, że kamerkę troszeczkę jeszcze podregulujemy. Troszeczkę do góry. O. Dobra. No i zaczynamy. Paczkomacie koło mojego warsztatu. No i rozpakowuję ją razem z wami. Film bez żadnego montażu będzie. Myślę, że będzie ciekawy. No wiadomo, będziecie widzieli od razu w tytule u mnie. Zobaczycie, co to jest. Paczka nieduża, malutka, ale coś ciekawego jest. To ten Jacek sobie kupił. No dobra. Czarna osłonka zerwana. Pójdzie do paczek jakiś. Będę jakby do paczki przyszło. No i teraz rozpakowujemy sobie dalej. Zaglądamy. Tu jest jakieś nadcięcie. Tu jest z boku też podklejone. Ostrożnie, Jacek, bo się zaraz skaleczysz. Lepiej w drugą stronę. Chodź się. No i tu powolutku. No i mamy walizeczkę. A co w tej walizeczce jest? Posłuchajcie, coś wam powiem. W opisie było napisane, że walizka jest uszkodzona. No tu bardzo jest tak uszkodzona, no że nie wiem, co tu zrobić. Widzicie to uszkodzenie? Nie, ja troszeczkę żartuję, ale myślałem, że coś poważniejszego. Ale nawet jakby poważniejszego, to też bym się bardzo nie denerwował. No ale zaraz zobaczymy, zaraz będziemy, spróbujemy jakoś to sobie poradzić, naprawić. Nie, ona wklejona jest od środka, ale to nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia. No zobaczcie, pokażę wam teraz, co naprawdę wszystko. Tutaj tylko klucz wypadł. No i już czegoś brakuje. Już czegoś brakuje, widzicie. Już brakuje jednej rzeczy. Tutaj w tym zestawie, a może teraz gdzieś wpadło pod spód. No niestety nie ma. Taki właśnie myślałem, że tu będzie taki na olewiacz. Widzicie, tu miejsce jest. Nie ma. Tutaj jest oliwiarka z zamknięciem. No tylko tutaj tego zamknięcia też jako takiego nie ma. No to tego brakuje. No ale ten oliwiarz zobaczymy. Zadzwonię, napiszę, zobaczymy, co się stało. Cena za ten zestaw to 79,99. No oczywiście na zdjęciu było to. Tutaj w paczce nie ma. No i tutaj jest jakoś to uszkodzone, ale to nie ma żadnego wpływu. To te uszkodzenia, może gdzieś się ten dostał do środka, ale nie przypuszczam, żeby się dostał. Zobaczymy teraz tak, nasadkę mamy dziesiątkę. Dziesiątkę. Dziewiątkę nietypową, jedenastkę, tu mamy trzynastkę, czyli tu powinna być pewnie dwunastka, nie ma dwunastki, czternastka jest, siedemnastka, dziewiętnastka, dwadzieścia dwa, 24, no i największa 27. No oczywiście fajna jest przedłużka. Pisze na wszystką chromę wadium. Zaraz zobaczymy, jak to wchodzi. O, ładnie wchodzi. Także nie będzie spadać. No a dzisiaj niestety sobie nie przetestujemy sobie tego kluczyka. Niestety dlatego, no bo nie mam kompresorka jeszcze tu. Tu jest przełączenie przód-tył. W opisie było zaznaczone, że gdzieś jest potrójna regulacja. No ale ja tu nie widzę żadnej potrójnej regulacji. A, tu jest regulacja siły. Tu jest 1, 2, 3, 4. Jaka siła? A tutaj jest przód-tył. No, ciężko się to coś przełącza. O, ale dobrze czasami, bo na przykład w tym dużym moim pistolecie
no to jak kładę sobie go tak na ziemi, no to się samo potrafi przełączyć i zamiast odkręcać, to mi dokręca. Muszę bardzo uważać. Powiem wam, że tamten klucz podłączyłem bezpośrednio pod kompresor. No to pokazał swoją moc. Ma taką siłę, że no jestem zadowolony. Tylko jedna wada, ale nie wiem, czy to wada, czy to nie wada. No jest ciężki, a ten jest leciutki jak piórko. No zaraz postaram się odnaleźć telefon i zadzwonię do tej pani i zobaczymy, co się okaże z tą oliwiarką, że tej oliwiareczki nie było tu w zestawie. No także on ma, miał opisane w opisie 320 Nm. No i myślę, że tyle to on będzie miał, więcej tam na pewno nie będzie miał. Tutaj jest osłonka, ale na razie nie będziemy nic ściągać. Kręci się, obraca się, no i więcej na razie nic nowego nie będziemy wiedzieć. Także dziękuję i zapraszam, wkrótce zrobimy sobie test tego klucza.